Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i pewnie was zaskoczę, ale po raz kolejny odcinek ze Speedruna. Wiem, że bardzo lubicie te odcinki. Trochę mnie poniosło, bo jest ich dużo z rzędu. Nawet zaniedbuję troszeczkę Mistrzostwa Polski w szachach, ale wyłuskam tam ciekawe partie i myślę, że też je omówię w międzyczasie. Ale dajmy tutaj zawodnikom spokojnie pograć. Jeszcze do tego wrócimy. Przypominam, gram do 10 porażek. Dwie porażki na koncie. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. No i przebiłem barierę rankingu 2000. No więc fajnie, lecimy i tutaj zacznie się dopiero porządna zabawa. No, jeszcze jest gościu z 1980. No dobrze, ja tutaj taką barierę rankingową sobie ustaliłem, że gram z zawodnikami ciutkę słabszymi rankingowo albo wyższymi rankingami. No i teraz widzimy, że F4 i E5, gram gambitowo, D6, oddaję pionkę, żeby ustawić gońca. Tak się gra, tutaj czasami wchodzą szybkie maty, ale przypuszczam, że przeciwnik zna te opcje. Skoczek F3 nastąpi na pewno, posunięcie G5, no i po ruchu H3 jest oczywiście mat na G3. Na pewno to zauważy, bo G3 właśnie jest takim ruchem, tutaj, który trzeba grać szybko. No i teraz powiem wam szczerze, teoria mi się skończyła i dobrze, trzeba pokombinować. Narzuca się oczywiście G4. Skoczek zapewne wtedy pójdzie sobie na bandę. Będzie mógł tak zagrać zdecydowanie. Jeszcze się zastanawiam, jak tutaj to wszystko porozgrywać, tak żeby dobrze było. Narzuca mi się też H5, ale może być potem ruch D4, atak tutaj na pionka, nie za bardzo tak chcę grać. Robi się ciekawie. No dobra, gramy sobie G4, przytwierdzimy sobie tego pionka tutaj wyżej. Dobra, jest taka opcja. H3 nigdy nie może, bo tu jest mat, więc to dobrze działa. C5 mi chodzi po głowie, żeby zatrzymać trochę pionka, ale jeszcze mogę zagrać sobie chyba w ten sposób. Zagram skoczek F6, tak żeby tutaj próbować trzymać ruch E4. Z drugiej jednak strony może tak trzeba było próbować. Kto to wie teraz? Kto to wie? Kto to widział? Kto to wie? No i cóż, moi drodzy, chyba skoczek na C6, jak najszybciej figury do przodu. Posunięcie C3, dobra, wzmacnia piona, ale skoczek trochę będzie obrażony chyba z tego powodu. Widzę, że też tutaj są takie opcje jak goniec G5. Tutaj wydaje mi się, że hetman E7 z planem długiej roszady. Zagramy hetman E7. Przycelujemy w króla. Czasami taki ruch wchodzi, chociaż nie, bo to jest goniec G2, więc trzeba uważać. Ale przypilnujemy przede wszystkim posunięcie E4, znaczy ruch pionkiem na E4. Moim planem jest zagranie teraz tutaj gońcem, zrobienie długiej roszady. Skoczek może wejść, ok. Mimo wszystko gram gońcem. Tu się chyba nic wielkiego nie dzieje. On może wejść skoczkiem, po prostu zbije i tyle. A, ok, widzę. Hetman nie pozwoli mi zrobić roszady. Więc w takim układzie w sumie to nie wiem, co dalej. Dobra, ja w sumie nie będę musiał teraz bić. Teraz zdążę zrobić roszadę. Tutaj chyba nic nie grozi. Robię długoszka. Ruch E4 grozi. Mogę wtedy zbić. On mi zbije, ja zbiję, on mi zbije tutaj. Jakość mniej za pionka. Skomplikowana sprawa by była. Dobra, chyba H6 mu zaserwuję, żeby od razu z tym gońcem zrobić porządek. Zdaję sobie sprawę, że po wybiciu jest skoczek E4. Nie szkodzi. Znaczy mi się tak wydaje, że nie szkodzi. Pozycja jest na tyle różna, taka inna powiedzmy, niż dotychczas, ale gość też chyba coś tam ogarnia. Dobra, wtrącił mi takie zagranie. Okej, zbić nie mogę, bo dostanę szacha, będzie problem. Muszę chyba odejść. On mi zagra tutaj. Muszę zagrać tu, on mi wróci. O, to tego nie przewidziałem, ale spoko. Bo jeszcze widzę taką opcję, znaczy to nie wiem, czy to jest spoko nawet, jak zagram tak. Tutaj, to już oddam jakość, to spoko, to jakoś tam będę żył, ale tutaj. Ale mnie tutaj podziałał tutaj nieźle gość. On zagra tu, ja zbiję gońca, on mi zbije hetmana. A ja zbiję tu i co, dwie figury za hetmana? Nie jest to dobry układ dla mnie. No jeszcze zobaczymy, no muszę chyba zagrać, tu nie mam wyjścia. Hetman E6. Raczej na jego miejscu bym zagrał tak. I to jest blisko remisu. W sumie chyba nie ma co na siłę kombinować, bo zbił jednak, słuchajcie. A to ciekawe. Tutaj? No nie, bijemy gońca. Jak zbił, to spoko, to żyjemy. To jeszcze mamy opcję tutaj na jakąś aktywną grę. Teraz pytanie, czy nie odbić pionkiem, czy odbić hetmanem. Ja no chyba hetmanem, nie będę sobie pionków psuł.
Wieżę może wstawię tutaj. Mogę też spróbować zagrać H5, takie posunięcie, które troszkę tutaj będzie próbowało atakować. Dobra, on może sobie zbudować centrum. Może też zrobić długą roszadę. Zagram chyba F5. Wykorzystam to, żeby jednak przytrzymać pionka E4, ewentualnie figurę. Jeżeli zrobi krótką, ale nie zrobił niestety. Nie zrobił krótkiej roszady. To niedobrze dla mnie. No dobra, tutaj już nie ma żartów na tym poziomie. Tutaj trzeba myśleć, jak to się mówi. No dobra, teraz pytanie tak. Czy iść tędy, czy to nie jest za wolne? Czy spróbować zagrać wieżą i tutaj troszkę przytrzymać akcję? Wiecie co? Może jednak zagram te H5. Jakoś tak czuję, że tutaj tego pionka muszę przesunąć i wykorzystać to, że wieża jest na linii H. Tak nieco intuicyjnie. Może już te szachy nie wyglądają w tym momencie tak super pięknie i fajnie, ale no trzeba sobie z tym jakoś też radzić. Ten w ogóle ruch F4, czyli otwarcie birda. No rzadko ktoś to stosuje. No zagrałem gambitowo. Można było oczywiście różnie sobie tam interpretować ten debiut i inaczej sobie zagrać. Ok. Zobaczymy, jak gość teraz będzie chciał próbować grać. No bo skoczek C4 biorę pod uwagę, to myślę, że spokojnie odejdę sobie hetmanem i to wszystko będzie działało. Bo poza tym jeszcze jak tutaj mi wybije skoczka, wybijam, to stępem atakuje wieżę. Wprawdzie pionek z szachem, okej. Okay. Są jakieś tam opcje, ale aktywność jakąś liczę. Tam potem na E2 coś wisi. Czasami też goniec na E4 będzie mógł zagrać. Król będzie schowany. Wydaje mi się, że może być okej. Okay. Zawsze trzeba pozytywnie chyba myśleć o swojej pozycji, bo wtedy może przyjdą nam jakieś pomysły nie do końca poprawne, ale pozytywnie chociaż będziemy się czuli, myśleli i to może też oddziaływać na przeciwnika. Taki ruch też na pewno jest dobry. E4 też bym tak chyba zagrał na jego miejscu. Myślę, że muszę wybić. Zawsze po wybiciu skoczkiem mam kulturalnego szacha, że odchodzę sobie po prostu stępem. No dobrze, wybijamy na E4, nie ma opcji innej. Poczekajcie, ja mam pionka mniej, prawda? Cały czas jest pionek mniej, o rety, czyli żadnej rekompensaty tutaj nie uzyskałem chyba za tego pionka. Dajmy szacha. Jasne, gość powinien się zasłonić i tutaj białe nie mają problemu. To jest lepsza pozycja białych, słuchajcie, bez dwóch zdań. No wymienić tego nie mogę, ale zagram może jakoś inaczej. Może zagram tak, żeby ewentualnie po hetmanie G5 zagrać tak i stępem atakować tam pionka. No cóż, coś poszło nie tak w debiucie na pewno, ale nie składamy oczywiście broni. Jakieś takie posunięcie typu H4 może teoretycznie przysporzyć jakichś problemów przeciwnikowi, żeby próbować naciskać tam dalej na H2 po ewentualnych wymianach. Ogólnie trzeba naciskać, tak myślałem, że zagra hetmanem. Dobra, szybkie odejście hetmanem na F7. Z atakiem na pionka. Teraz pytanie, czy on tak zagra. To jest zawsze osłabienie króla, bo zawsze wtedy mogę tak spróbować i tam wlecieć, ale król zawsze idzie na B2. No, dużo jest opcji. Teraz może tak. O, właśnie. Teraz zagramy sobie gońcem na E6, aby uderzyć. No teraz jak gość zagra B3, to bardzo się poważnie zastanowię nad biciem i chyba nawet to zastosuję. To bicie chyba zastosuję. To będzie dobre bicie, bo potem mogę wprowadzić wieżę na D5. O, słuchajcie, poszło tak jak mówiłem. Bicie tutaj, bicie tutaj, bicie hetmanem. Jeżeli król idzie tutaj, to wieża D5 i wygrywam, bo potem wchodzę tu. A jeżeli król C1, to też wchodzę wieżą. Dobra, nawet nie ma się co zastanawiać. Gramy goniec B3. Jeżeli przeciwnik mi wtrąci na przykład taki ruch wieża F1, no to zawsze mam bicie tutaj z szachem, kolejne wtrącenie i wchodzę hetmanem sobie na B3. Albo mogę też po prostu zagrać hetmanem na C4 w ostateczności, ale skoczek D2 widzę, że jest, ale potem jest szach, odchodzę gońcem. Dobra, wszystko się zgadza. Wszystko gra i buczy, jak to się mówi. Tak mi się wydaje, że to jest dobrze tej pozycji, bo jest alternatywa cały czas, właśnie jeszcze raz to powiem, że jeśli jest bicie, hetman bije, król C1, bo on wtedy ma jakieś tam opcje ucieczki, ale jest wieża D5 i atak na hetmana i szybka wieża na oj, no to teraz idę tutaj. To znaczy tak, on jak zagra tak, to ja będę musiał zbić wieżę, ale to wtedy odbijam figurę. Wieża D5, to chyba wygrywa partię, tak mi się wydaje. Bo jeżeli skoczek tutaj, to jeszcze mam tutaj szacha i biję hetmana. Więc to się wszystko ładnie zgadza. Tutaj król odszedł chyba najgorzej jak mógł w tym momencie. Trzeba próbować zawsze królem szukać opcji takiej ucieczki, czyli z C1 tutaj by mógł zagrać. No ale tutaj wieża D5 robi robotę. No to co? To się ułożyło chyba tak dosyć przypadkowo, szybko, ładnie, pięknie.
No dobrze. Rzadki debiut. Gambitowo sobie pograliśmy. Wydaje mi się, że jest po ptokach. No jedyne sensowne zagranie według mnie to jest tutaj, bo goniec atakuje wieżę i hetmana, więc wieża będzie musiała odbić na d6, ale wtedy ja mam pionka więcej, no i król i tak ma problem, więc tutaj będzie dobrze. Potem jeszcze są opcje skoczek d4 i wieża też na a6 ma opcję fajną. W ogóle jak wieża na przykład zaatakuje hetmana, to dajemy mata na a3, tak przy okazji. Hetman wybił, to też jest oczywiście alternatywa, no ale to wiadomo. Hetman za gońca i wieżę to też jest przewaga czarnych. Mogę tutaj go zeszachować, mogę zagrać wieżą na e8. Chyba tak będę chyba coś musiał tutaj mu taki ruch zastosować. Bo teraz tak, skoczek tu nie daje szacha, tu podwisz za goniec. Jeszcze myślę nad jakimiś ruchami. Czy wieża e8, czy hetmanem tutaj będę szachował i potem tak, ale wieża tutaj, wieża e8 zagramy, żeby podważyć skoczka. Widełki oczywiście nie działają, bo goniec g2. Na szczęście jest szach. Jest szach w zanadrzu, więc to jest dobry układ w tym momencie. Tak, wieża tutaj też tak sądziłem, że to nastąpi. Jeszcze tak mogę chyba zagrać. W ogóle to będzie chyba też dobry ruch, bo skoczek na c4 będzie czuł się świetnie. Cały czas... Ojej, ojej, tu był szach i padła mi wieża. Musiałem bić, bym zbił tu, ojej, tutaj, by zbił mi tu. Znaczy zbiłby, no dobra, tego nie widziałem, ale gość też nie zauważył. Szach na c4. Okej, tutaj już jak będzie szach skoczkiem, to mam odbicie skoczkiem i wszystko się broni. Myślę, że hetman a3 jest rozwiązaniem, które działa dobrze. Tutaj podwisa, już grozi bicie na e4. Skoczek na c4 robi bardzo dobrą robotę. Nieco za szybko poszło, ale przeciwnik jednak miał opcję tutaj fajną jednak. Ja tutaj skoczek c4 za szybko, nie skoczek a5. No dobra, no ale wyszło jak wyszło, jak to się mówi. To są tylko szachy, błędy się zdarzają. Dobra, no i chyba myślę, że tutaj muszę walnąć. Będzie najprostszy pomysł, znaczy chyba najprostszy ruch. Dobra, bijemy, potem wbijemy tu. Mamy mnóstwo szachów, w razie czego jak się zasłoni wieża albo matów. Goniec tu, ja odbiję. Za dużo pionów chyba nawet będę miał. Znaczy dużo będę miał pionków. W każdym razie gościa tutaj przytrzymam. Zbijam piony. Tak figurowo to się trochę już zaczyna się wyrównywać. Jeszcze widzę, że no, jest goniec oczywiście, jest goniec, może w ogóle ruch taki B5, nie, B5 to nie, ale B6, tak żeby król miał ucieczkę, bo bicie pionka, no dobra, dostanę szacha, król D7, nie no, to wszystko wygrywa w zasadzie, nie no dobra, bijemy pionka, bijemy jednak pionka, bo jak wieża się ruszy tutaj do szacha król i tu będzie groził mat. Ta wieża też jest przywiązana, więc no tak, to jest ogromna przewaga. Tutaj grozi szach, ale jest goniec, więc nic nie grozi. Wiecie co? Przez chwilę mi się gorąco zrobiło, bo myślałem, że tutaj coś tracę, że jest jakiś ruch wieża D2, masakra po prostu. Trochę nieuważnie chyba tą partię gram jednak. No król D8. Cofam swoje tutaj zdanie, więc nie trzeba było bić pionka może, a zagrać spokojniej tak, żeby mieć lufcik i ten król, żeby był bezpieczny. Na szczęście tu się wszystko trzyma, no ale to jest kwestia dobrego przeliczenia tutaj pozycji. Tutaj oczywiście istnieje opcja, widzę. Tak mogę zagrać, czyli tutaj wszystkie problemy znikną. Zawsze zdążę to zagrać. Mogę dać szacha, król c2, król tutaj, król tutaj. A, i zdobywam materiał, dobra. Będę atakował tą wieżę i tą wieżę. Znaczy, on może jeszcze tak zagrać, oczywiście. Może zagrać wszystko. Po takim ruchu goniec b1 wydaje mi się, że mogę spokojnie gdzieś taki ruch typu... No, ale już nie mogę, bo znaczy już nie muszę. Hetman A2. No jest atak tutaj, jest atak tutaj. Jak król broni tę wieżę, to pada wieża kolejna. A jak król tutaj, to pada wieża tutaj. Więc no, to już jest ułatwienie chyba. Czy nie chyba, na pewno. Ach, te speedruny, co? Robią się coraz bardziej takie, może nie stresujące, ale już wyższy poziom, nie? Gość poddał, dobra.
Mamy punkty rankingowe do przodu. Szukamy sobie kolejnego zawodnika. 2002. No to co? D4 chyba, co? Lecimy. Chyba lecimy D4 czy E4. Może jeszcze E4 zagrajmy. Może jakieś gambitowe fajne rzeczy będą. Jest ruch E5. Zagramy F4. Na tym poziomie gambit królewski. Zobaczymy, jak wygląda w wykonaniu mojego przeciwnika. Goniec C4. Bardzo lubię ten ruch, bo po szachu król F1 fajnie się chowa. I w zanadrzu mam zagranie skoczek F3. Bardzo lubię ten układ. Nie jestem tutaj specjalistą absolutnie, ale układ jest ciekawy. Gram sobie skoczkiem, jak tutaj. No to spoko, no. Będziemy sobie grać dalej. D4. Nie, skoczek tutaj, żeby była opcja już skoczek D5. To już jest taka forma zaczepki, dlatego C6 widuje się często. Pytanie, czy H3 jest potrzebne, żeby gońca ograniczyć? Nie, wydaje mi się, że nie. Zagramy sobie od razu tutaj, żeby pilnować gościa. Tak, tu będzie strzał, tu będzie strzał. Taki ruch mi się bardzo narzuca, ale chyba nie mogę go jeszcze zagrać. Wydaje mi się, że tak, może... Dobra, chwilę muszę się zastanowić, bo też może cofnięcie tutaj skoczka będzie ok, żeby pionka próbować odbić. Dobra, rozwój mamy w porządku, tylko teraz tak, on mi wybije, będzie chciał mi zbić tego pionka. Takie on ma zamiary tutaj niecne. Może w ogóle H4 mu zaserwować? Te H3 jednak, tak mi się wydaje, że można było wcześniej sobie tutaj przykombinować. No dobrze, ale jest jak jest. A może w ogóle Hetman D3 jest ciekawe? Zagrajmy Hetman D3. Zejdźmy ze związania, bo będę groził już takim ruchem, a jeżeli on mi weźmie skoczkę, to ja mogę odbić pionkiem. I przytrzymać centrum. Król F1, niech sobie stoi. Hetman D3, spoko. Czasami jest po takim posunięciu, czasami można rozważyć ruch goniec bije B5, bo po wybiciu tam czasami jakiś hetman B7 wchodzi, to taktyki się mogą też pojawiać. Dobra, jest skoczek D7, ten skoczek będzie mi chciał tego gońca przepędzić, skubaniutki, więc może spróbuję go nieco tutaj ograniczyć, czyli zagram A4, żeby nie było B5, a po skoczku B6 ja sobie spokojnie odchodzę i będę groził ruchem A5, żeby tego skoczka, tę aktywną teoretycznie figurę odpędzić, więc nie śpieszymy się, gramy sobie spokojnie, wyczekujemy, nie atakujemy na siłę, bo to się może czkawką odbić, więc spokojnie w te szachy sobie tutaj ciśniemy dalej. No dobra, teraz trzeba jakoś konkretnie pograć. Widzę, że jest G6. Jakieś takie opcje będą tutaj próbowane pewnie ze strony przeciwnika. Muszę jakoś też próbować się do niego dobrać. Może w ogóle tak i tak. Długi to jest plan trochę. Może tak, tak i tak. To też jest fajna opcja w sumie. Tu zagram, on mi zagra tu, będzie pionka mi podważył, będę musiał tak zagrać. Dobra, goniec D2, myślę, że i tak trzeba zagrać, wyprowadzić figurę, żeby mieć w zanadrzu wieżę i chyba skoczek E2. Tak, żeby celować pionka, tak, żeby tutaj pilnować pionka, teraz D4. Raczej G5 powinien zagrać, może straci tempo i chyba stracił tempo dzięki temu, co? Tak mi się wydaje. Niech mi ktoś podpowie. Bijemy tutaj sobie na F4, na spokojnie, czyli pionek odbity, tutaj odbijamy, ale no właśnie, pytanie czym? Ja no pionkiem chyba. Hetman dobrze kontroluje te dwie rzeczy, dobra, taki ruch jest możliwy, ale spryciulka z niego, bo jak odejdę gońcem, on mi zbije, ja zbiję, dostanę G5, haha. Mogę odbić, on zbije, mogę odejść, on zbije, a mogę też hetmanem tutaj odbić. Też jest taka droga, mogę spróbować zbić tu, on tu, ja tu, on tu. I co wtedy? Wtedy weź i myśl, i kombinuj. Bo jeżeli zbije, on zbije pionkiem, zagram tak i go zwiążę. Dobra, zbijemy. On odbije skoczkiem na 100%. Jak gambit królewski? A, jednak nie na 100%. No to dobrze. To lepiej dla nas, bo teraz uderzam w skoczkę, on nie może zrobić roszady. On musi stracić czas na wieża D8, a jak zagra podsunięcie A6, to odbije i król będzie w centrum. I będziemy grać dalej. Dokładnie. Hola, hola. Moi drodzy, ja zdobywam figurę. Biję tu, a potem gram goniec E5. Hop. A w ogóle goniec E5 od razu mogłem. No to mamy taktykę, która weszła ładnie. Hetman D3 zrobił fajną robotę. Słuchajcie, warto chyba zapamiętać takie posunięcie, centralizując hetmana. Czasami w gambicie też hetmańskim taki ruch się zdarza dosyć często. No tutaj spokojnie po prostu wziąłem figurę. I takie rzeczy się zdarzają.
przy okazji. Tu mi chyba nic nie grozi, jeden szach, jeszcze wiosny tutaj nie czyni, bijemy oczywiście, hetman na h3 szach, no dobra, no to tam król na f2, znowu szach, to skoczek g3. Dobra, próbuję gryźć, jakieś tutaj prowizoryczne, ale mogę zbić wieżę chyba, co? Czy on mi czymś tutaj poważniejszym grozi? No bije wieżę, jak daje. Jak daje wieżę, to bije. No i poddał. Dobra, mamy to, słuchajcie. Lecimy sobie z kolejną partyjką. Dosyć gładko poszło, ale to przeciwnik popełniał błędy. Posunięcie B3. Ok, 2,84. No to tak, to już jest porządny ranking. B3. Teraz pytanie, jak grać. No dobra, zagramy sobie E5. Tak chyba jeszcze mi nie grali w speedrunie. Skoczek na C6, wyprowadzajmy figurę, E3 prawdopodobnie nastąpi, albo C4, też tak można. Tu myślę, że nie ma co za dużo kombinować, ale że ja lubię kombinować, to zagram sobie F5, troszeczkę ostrzej. Wstawię sobie skoczka tutaj na F6, D4 jest oczywiście możliwe, to plasnę teraz, a potem D5 przywalę. Mam też opcję jakiegoś tam szybkiego szacha, z której nawet chyba skorzystam, słuchajcie. Dam tego szacha szybciutko i zrobię szybko roszadę. On mnie A3 może poczęstować. I teraz pytanie, czy odejść, czy nie odejść. Wydaje mi się, że trzeba odejść, ale odejdę, no właśnie, bo czasami taki ruch jest też pożyteczny, mimo że blokuje gońca, troszkę wyższa szkoła jazdy. Ale myślę, że nie. Myślę, że tu trzeba na spokojnie goniec E7 z planem na przykład D5, ewentualnie spokojniej D6 i skoncentrować się tutaj na skrzydle królewskim, żeby przeciwnika jakoś tam próbować atakować. Goniec E2, no dobra. Jak zagram tak, nie, grajmy po ludzku. Tu trzeba grać, jakby to powiedzieć, może nie chodzi o ambicje, tylko o takie zdrowe podejście do szachów. Czyli D5, od razu sobie gramy. On raczej musi wybić, no nie ma innej opcji. Skoczek będzie w centrum, goniec E6 w zanadrzu, goniec F6 w zanadrzu. To są normalne pozycje. Myślę, że czarne nie mają problemów żadnych tutaj po debiucie. To jest ważne. Goniec F6 bronimy. Czeka mnie jeszcze przyjemne posunięcie pod tym goniec E6, ale na taki ruch muszę zwracać uwagę i na przełom. W ogóle może takie posunięcie chyba sobie za chwilę zastosuję, bo może w ogóle taki ruch zagrać od razu? Zagrajmy to. Wykorzystajmy skoczka z D5 i uderzmy w punkt E3. Jeżeli on zagra tak, to ja przestawię skoczka tu i będę kontrolował pole na D4. Taka trochę odwrócona obrona sycylijska, można by powiedzieć. Niech się przeciwnik boi, niech się tutaj troska troszeczkę o swoją pozycję. No dobrze, skoczek E7, tak żeby ten skoczek szukał aktywnej pozycji i jeszcze obrona tutaj. No dobra, wygląda to ok, przełomy na D4 są jak najbardziej możliwe, trzeba na to uważać, ale pilnujemy to mocno. Przydałby się pionek na G5, no nie miałem czasu, żeby tam pionkiem zagrać, póki co. Ale on też musi robić posunięcia, to jest istotne. Goniec E6 w planach, więc gramy. W planach jeszcze jest hetman D7, wprowadzenie wieży na D8. Ewentualnie jeszcze wieża F7 jest ciekawym ruchem. Taki ruch, muszę uważać bardzo na takie posunięcie. Dobra, chyba mogę sobie pozwolić jeszcze na hetman D7. Tu się broni. Wieża AD8 uderzył od razu D4, naprawdę? Wow. Serio? A, już wiem, o co chodzi. Jak zbiję to tu. A jak tu? Ale się skomplikowanie porobiło. No dobra, a jak zbiję to skoczkiem? On odbije tutaj, tutaj. To samo. Jak odbije to z szachem. Też nieprzyjemnie. Czyżby mnie tutaj fajnie przełamał? Nie, no dobra, bijemy, a potem zobaczymy, co się będzie działo. Najwyżej po prostu tego pionka oddam. E5? No E5 raczej, nie? No to po prostu mogę tak zagrać. On zbije, tu się zrobią wymiany. Ciekawe w sumie. A jednak nie, zobaczcie. A jednak nie. To teraz może w ogóle tak zagrać? Czy przywalić mu taki ruch? I niech się boi. No to się porobiło, bo tak będzie mi chciał próbować grać. Też może i racja. Taki ruch mnie kusi, ale on zbije tu. Trochę taktyki oczywiście się pojawia w tej sytuacji. Sporo taktyki nawet.
Może subtelne A6, ale nie, no A6. Tak po prostu. Wieża AD8, przypilnować pionka. Bo teraz tak, wieża tutaj, taki ruch się narzuca. No tak, to niedobrze. Król H8 to nie chce grać raczej. Tak? Przełom? Nie. Przełom to nie chyba. Zastanawiam się nad B5. Jak B5 to skoczek co? Tu nie może, bo odbije. Znaczy może, no to a tu raczej. Dobra, gramy B5. Gramy B5, atakujemy skoczka. Dobra, niech się dzieje tutaj wola nieba. Hetman broni. Ok, skoczek odszedł, tu jest bronione, tu jest atakowane. Subtelnie tak. Chyba subtelnie, tak, słuchajcie. Wprawdzie tu się jeszcze pojawiło fajne pole dla niego. Mogę wybić i przytrzymać mocno pionka. Chyba tak zrobię, słuchajcie. Wybiję te, żeby skoczek na C5 mi nie wleciał. Szach, odchodzę. On ma ruch. Ale bronię tego pionka, jak tutaj, kurczę, wiecie, twardo będę go gryzł. Nie wiem do końca, czy to jest dobre, powiem wam szczerze. No dobra. Wieża C1. Wieża tu, hetman tu. Tu jest atak. Trzeba tak. To się porobiło. Już to nie są takie proste klocki. Może w ogóle wieżą na E8 zagrać? Zagramy wieża E8. Po prostu napadajmy na pionka. A co tam? Mogę teraz też tak zagrać oczywiście. Wieża E6 pobronić. Tylko czy ja tak chcę? Czy chcę spróbować jakoś aktywnie pograć? Może tak? Dobra, wieża E6. Niech on się męczy. Niech próbuje. Proszę bardzo. Zobaczymy, co odpowie. Wieża E6. Będę bronił. Jeżeli A4, to tutaj hops. Ważne jest to, że mój król jest już na H8 i nie ma tutaj prześwitów. Wzięty pionek. Dobra, on się przestawia. Fajnie. Bardzo z tego powodu się cieszę, bo mam fajny ruch skoczek E5. Groził goniec G5. Tutaj jeszcze skoczek D3 oczywiście może wlecieć, ale już wtedy się przestawiam fajnie wieżą. To znaczy ja mogę najpierw go wybić, a potem zagrać tu na przykład. To się wszystko fajnie może układać w tym momencie. Dobra, zbijamy skoczka, bo on był bardzo niebezpieczny na polu C5. I jeszcze po wybiciu gońcem na D3 interesuje mnie takie posunięcie, żeby oddać. Dobra, odbił wieżą. Goniec E5, wydaje mi się, że jest ok, tu się broni. Aha, chwila, bo goniec G4 grozi cały czas. Tak muszę grać. Gram wieża D6. Wzmocnimy tutaj punkt. Będziemy gryźć to, jak już wspominałem wcześniej, mocno. Jeszcze moja wieża A8 nie gra, więc będę musiał jakoś zagrać wieżą. Dobra, tutaj są opcje na mata, ale spryciarz. Warto próbować dostrzegać takie ruchy. To mnie interesuje, dlatego że po tym wybiciu chyba mam D3. Dużo by tutaj analizować. Czasu jest nie za wiele, więc myślę, że odeprę po prostu prostą groźbę i zagram H6, żeby nie było takiego ruchu. Tylko i wyłącznie dlatego, na spokojnie. Mogłem też tak zagrać, ale nie chcę sobie odbierać pola dla skoczka, bo może się przyda jeszcze. Jeszcze chcę wprowadzić drugą wieżę. Myślę, że takie odparcie troszeczkę w centrum tutaj gościowi troszeczkę przeszkadza. Czy stawiamy opór, to jest ważne w szachach też. Ktoś stawia opór, to widać, że tutaj się trochę ogarnia. No i co teraz, mój drogi przeciwniku? H6. Odparcie tutaj ataku. Chwila.
zamyślenia, bo teraz już się skończyły takie potencjalne ruchy, które mogą bezpośrednio grozić. Tak mi się wydaje, jakbym patrzył to od strony białych, to tak bym sobie myślał. Kurczę, on stawia opór, może coś tam... Wiecie, no te taktyki to są... Taktyka to jest właśnie taka dziedzina w szachach, że trzeba to trenować non-stop, regularnie. Żeby coś z tego było. D3 pod uwagę, tutaj wieża pod uwagę biorę. Mogę sobie pozwolić chyba na takie posunięcie. W ogóle taki ruch jest też ciekawy. Dużo jest dobrych ruchów. Chyba tak mogę zagrać. Skoczek na D, na E. Nie, zaraz. Chwilunia. Mogę. Bo on tu, a nie, tutaj tu mi bije. Ajajajajaj. Spryciula. Może zatem w ogóle odejście królem na G8 jest dobre, bo jak on mi zbije, to ja mu zagram tak. A może w ogóle tędy. Strasznie dużo znowu możliwości. Wiecie co? Mówiłem o tym królu, ale chyba zagram jednak król G8, a niech zbija mi tutaj. Wtedy tak. Zbił, nawet się nie zastanowił. Hop. Niespodzianka. Panie kolego, jeszcze wieża z D6 w ogóle świetnie działa, bo broni na H6. Tak, to jest takie wzmocnienie jednak tutaj obrony w razie czego. No dobra, to pewnie tego nie zauważył gościu. Nawet jak odejdzie hetmanem, to wiecie, po wybiciu i wybiciu, no na H6 niby grozi coś. Ale ja będę miał czas, żeby to odeprzeć. Tak mi się wydaje. I skontrować przede wszystkim ruchem D3. O, to jest ważna informacja w tym momencie. Dobrze, panie kolego, dobrze. Czyli nie widział. Takie subtelne odejście królem powoduje, że nie zauważył, że traci jakość. No to obiektywnie chyba patrząc, jest po grze. Z uwagi na to, że tutaj po prostu ten pion też zasuwa i kolejne straty materialne się pojawiają. Ach, te pułapki w szachach. W ogóle te speedruny teraz powyżej 2000, słuchajcie, będą chyba trwały dłużej. To znaczy te partie będą trwały dłużej, mi się wydaje. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przypominam, dwie porażki na koncie. Okej. Okay. Hop. Hop. Bicie tutaj nie powoduje mata, bo hetman też broni przy okazji, więc sobie na to... A jaj, co ja zagrałem w ogóle? Nie widziałem, że po prostu nie mogę bić gońca. Ale poczekajcie, bo może to też jest dobra rzecz z tego względu, że gram tak. Niezłe działo. I teraz gdzie ma odejść goniec? Jak odejdzie tu, to daję mata. Jak odejdzie tu, to też gram tak. Odejście chyba na F1 jest słuszne, ale to wtedy też gram tak. Atakuję tu i grożę biciem na F1. Taki ruch nie działa, bo bije. Dobra, otwarta linia działa. Tak przypadkowo się stało, ale to zwykle musi działać, jak jest tutaj konterka, takie oddanie pionka. Tak czy siak po zastanowieniu bym D3 zagrał na pewno. Znaczy, myślę, że na pewno. Zaćmienie w ogóle. Nie zauważyłem, że po prostu może bić. No ale musiał bić, ale to i tak chyba nie zmienia oceny pozycji w tym momencie, bo gram tutaj i kontruję. On też niby to ładnie celuje mi w króla. Ale jest konterka. No dobra. Chyba mamy to. ...2084. Zobaczymy, kiedy wpadnie zawodnik powyżej 200. No to już nie są byle jacy gracze. Znaczy, właśnie jak ktoś ma na przykład 2100 na 10 minut na czeską, to przypuszczam, że oni na 3 minuty mogą mieć Z2300. A to różnie, bo niektórzy na przykład nie grają na 3 minuty, to jest wiele zmiennych oczywiście. Ale to już fajny ranking taki. Także życzę każdemu jak najwyższego rankingu i poziomu. Przede wszystkim poziom. Dobra, goniec F1 to co rozpatrywałem. Gramy sobie tutaj, bo grożę od razu strzałem. Szach nastąpił. A, sprytnie, sprytnie. W ogóle może teraz tak zagrać. Spróbować wymienić hetmany. Myślę, że to jest dobry pomysł. Wymiana hetmanów będzie zdrowa, bo już nie będzie tutaj akcji żadnych. A jeżeli on zagra na przykład hetmanem tutaj na C2, to mam bardzo sprytny ruch hetman C4.
i grożę matem. Będzie musiał wymienić, zrobi się wolny pionek, skoczek e5. Tu wszystko wchodzi. Tak, tu wszystko działa, jak należy. No, próbuję tutaj, gość, próbuję, ale jednak dobra, tak jak mówiłem, hetman c4. Wszystko się taktycznie trzyma. On będzie musiał wybić tutaj, bierze c3. Bierze c3, skoczek e5, jakiś f4. A jednak nie, zagrał inaczej. Dobra, jak zagram tu, będę groził tam matem za chwilę. Hop. Gramy. Skoczek d4 z bardzo prostą groźbą, skoczek e2, a jeżeli na przykład tam się jakoś będzie bronił, to zawsze mogę spokojnie ustabilizować pozycję grając skoczek e6. Atakując, broniąc, pionek wolny, wchodząc wieżą na przykład na d3, spróbować wymienić tą ostatnią wieżę przeciwnika, będzie gra prostsza. Czasami może też taki ruch w ogóle zadziałać i pionek do przodu szybki. A jeszcze zobaczymy, co zagra przeciwnik, któremu właśnie została minuta czasu na zegarze, więc to też ma znaczenie. Tak jak mówiłem, ok. Taki w ogóle może ruch. Dużo dobrych posunięć tutaj jest. Ale nie, zagramy sobie tak jak mówiłem. Zagram tak z atakiem. Tutaj jest obroniony punkt, a w zanadrzu mam oczywiście ruch wieża d3. Ten goniec będzie musiał chyba zejść z diagonali h6. Dobra, wieża d3. Szybko go tutaj ciśniemy. Wieża e2 może oczywiście, będę kosił pionki i nacisnę go potem tam, a tam nie mogę, bo goniec broni, muszę uważać, no ale pionka można zjeść, dlaczego by nie, hop. Potem tak i tak na przykład. Dobra, potem się szukam prostych po prostu rozwiązań. On może zejść ze związania, ale goniec i tak jest przytwierdzony tutaj do króla. Szukamy prostych rozwiązań. A, po odejściu królem mogę w ogóle tak zagrać i też jest po zabawie. A skoczek e6 stoi wyśmienicie tutaj. Obronnie jeszcze są jakieś tam zawsze opcje do tego, żeby atakował. Mamy to. 2,27, no ranking powoli do góry, jeżeli wygrywamy, ale jest już dobrze. Dzięki serdeczne za dzisiaj, dwie partie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.